Dzień dobry, znamy powołania Czesława Michniewicza na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Poznaliśmy 26 nazwisk piłkarzy, którzy pojadą do Kataru. Zatem teraz spróbujemy to wszystko ocenić. A moim gościem Marcin Baszczyński, były reprezentant Polski, 35-krotny człowiek, który był na Mistrzostwach Świata w 2006 roku, co nie jest przecież bez znaczenia. Dziś ekspert Canal Plus. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, witam serdecznie. No zastanawiam się i chyba chciałbym zacząć od tych, którzy się cieszą, myślę, najmocniej, czyli o takich dwóch doświadczonych piłkarzach z Ekstraklasy, takich dwóch, którzy nawet ci kibice, którzy może nie interesują się piłką na co dzień, to kojarzą. Turbo Grosik, Kamil Grosicki, no to myślę, że nazwisko, które jest doskonale znane nad Wisłą dzięki temu, co przez lata Kamil robił w reprezentacji. Może robić to nadal, bo jedzie na Mundial. I drugi taki piłkarz, Artur Jędrzejczyk, obrońca Legii Warszawa, też ktoś taki, kto od wielu lat związany jest z reprezentacją. I zastanawiam się, czy pana te dwa nazwiska zaskakują, czy nie? Nie zaskakują. Bardzo się cieszę, że mamy tak mocnych przedstawicieli ekstraklasy naszej polskiej w reprezentacji. To fajna rzecz. Bardzo dwa takie pozytywne charaktery przede wszystkim i poza boiskiem, ale też dobra forma boiskowa, także tu ten PESEL nie wchodzi w grę i myślę, że to doświadczenie, nie tylko to, jak potrafią zachowywać się w szatni, jak potrafią motywować kolegów, ale przede wszystkim w jakiej są formie i regularnie grając, dobrze grając w naszej ekstraklasie, po prostu sobie na to powołanie zasłużyli. A w przypadku Jędrzejczyka nie martwią trochę te żółte kartki? Dużo ich łapie w ekstraklasie, to znaczy też, że no czasami gdzieś nie nadąża z interwencjami, a na mundialu będzie szybciej niż na naszych ligowych boiskach. Tak, ale myślę, że jest na tyle doświadczony i tyle pewny siebie, że wie i gdzie może zrobić taki wybryk, a gdzie go nie może zrobić w reprezentacji, to już jest niewybaczalne na tym poziomie oczywiście, ale to doświadczenie i ta głowa potrafi inaczej pracować, myślę, w takich ważnych spotkaniach, jakiego czekają, aczkolwiek myślę, że to też nie będzie wybór do pierwszej podstawowej jedenastki. Myślę, że tutaj Artur ma być tym rezerwowym, doświadczonym piłkarzem w razie potrzeby wchodzącym, czy w razie jakich kartek po prostu zastępujący kogoś w tej linii defensywnej. No ktoś powie, że jeżeli zaczynamy tą rozmowę od jakichś dwóch dużych niespodzianek, czy w ogóle niespodzianek, czegoś mocnego i mówimy o Grosickim i o Jędrzejczyku, to znaczy, że te powołania były takie dosyć stabilne i nie ma tutaj wielkich sensacji. Myślę, że to do tego się zgodzimy. Zacznijmy może od bramkarzy, bo tutaj rzeczywiście pewne status quo i to temat najprostszy, bo trzech bramkarzy, mówił wcześniej Czesław Michniewicz, że może weźmie czterech. Ostatecznie decyduje się na trzy nazwiska, no i to takie najmocniejsze, czyli Drągowski, Szczęsny i Skorupski, trzej bramkarze. Także zacznijmy od tych bramkarzy. Tu chyba właściwie prosta sprawa. Taka trójka, jakiej oczekiwaliśmy. Ta hierarchia jest w gruncie rzeczy ustawiona. Tak, no pół żartem, pół serio można powiedzieć, że poszedł na łatwiznę tutaj trener i nie zdecydował się na ten wybuchowy charakter, bo tu jeszcze zastanawiałem się właśnie nad Kamilem Grabarą, czy tu jeszcze nie zdecyduje się trener, ale tutaj są pewniacy, tu jest stabilizacja od wielu lat, także nic więcej. Tu po prostu są ludzie, którzy od dłuższego czasu byli przewidywalni, na to zasłużyli. No i można powiedzieć, że to jest jedyna formacja, gdzie panuje taki spokój i spokój, jeśli chodzi o selekcjonera, i taki spokój, który panuje wśród kibiców, bo wiadomo, że który z nich nie wejdzie, to może spisywać się świetnie. Dużo więcej już ciekawych rzeczy dzieje się, myślę, w linii defensywnej. No mówiliśmy o Arturze Jędrzejczyku, to jest jak dla mnie taka malutka niespodzianka. Poza tym, no nie ma na przykład Tomasza Kędziory, który przecież też w reprezentacji odgrywał swojego czasu istotną rolę. Z takich piłkarzy, których być może kibice by gdzieś mogli oczekiwać z uwagi na to, że grają w klubie, Michał Helik, ale on nigdy nie grał przecież u Michniewicza. Ale ten podstawowy skład cały czas jest. Jest Bednarek, jest Glik, jest Kiwior. Tutaj wydaje się, że jednak postawił Czesław Michniewicz na swoje sprawdzone nazwiska, na piłkarzy, których zna i o których wie, że go nie zawiodą. Tutaj też umieszczony jest Nikola Zalewski, ale wiemy, że to jest piłkarz, który może zagrać na wahadle, może zagrać jako skrzydłowy. Natomiast tutaj też takie dosyć mocne status quo, bym powiedział. Tak, ale ta formacja pokazuje, że no, ci piłkarze, no, ci pewniacy, których teraz wymieniamy, mogli się w miarę czuć bezpiecznie, bo nie ma aż tak dużej konkurencji. Jeżeli chodzi, oczywiście mamy piłkarzy grających za granicą, ale ta jakość, no myślę, że tutaj w przyszłości musi się dużo wydarzyć, żeby pojawiali się nowi zawodnicy i godnie tych zastępowali, skoro ostatnio mniej grający Glik,
czy Bednarek mogli spać spokojnie i być pewni swoich powołań, czyli tu aż takiego dużego wyboru nie mamy. Generalnie ja też bym postawił właśnie na takie doświadczenie, raczej zgranie, raczej zrozumienie i obycie i współpracy między sobą, bo ci zawodnicy już obok siebie występowali. Trzeba warto spojrzeć i patrzeć, jak będzie ustawiona obrona. Myślę, że trener Michniewicz wie, jak wygląda ta, no jakby sytuacja tych zawodników, i w mojej opinii będziemy grali trójką tych stoperów, żeby po prostu było bezpieczniej. A biorąc pod uwagę to, że Bednarek za dużo w klubie nie gra, został wypożyczony do Aston Villa, to też już piłkarz o dużym przecież doświadczeniu, no nie takim jak Kamil Glik, ale dużo w tych meczów reprezentacji rozegrał, ponad 40. Nie wydaje się panu, że to ten może być, że on jednak może być przewidziany na ławkę rezerwowych, więc tutaj wybiegamy trochę tak w przyszłość, nie mając jakichś konkretnych danych, ale ja bym tutaj no, postawił znak zapytania. Nie mam takiej pewności, że piłkarz, który przez długi czas, właściwie jak wymienialiśmy jedenastkę, no to Bednarka tam w tej obronie zawsze stawialiśmy. Teraz no, nie jestem tak do końca przekonany, że w składzie na mecz z Meksykiem będzie Bednarek. No tak, no ale kto w takim układzie? Bardziej ten grający Jędrzejczyk, ale spóźniający się, to o czym mówiliśmy, że oczywiście tak spóźniający się w sensie, że fauluje, że można powiedzieć, że ta szybkość, już ta fizyka na boisku nie jest na najwyższym poziomie. Także dlatego mówię, bardziej myślę właśnie, idę w kierunku, że trener postawi jednak na tych sprawdzonych ludzi, których mimo tego, że nie grają, ale współpracowali razem już ze sobą i to wyglądało dobrze i nieźle. Wydaje mi się, że pójdzie w ten wariant niż bardziej kolejny eksperyment. No, tu może cieszyć postawa Kiwiora, bo to jest taki chłopak, który nam dał mnóstwo świeżości i nadziei właśnie na tą linię defensywną, ale on też ustawiony właśnie z Glikiem, który jest przywódcą, który oprócz gry potrafi dyrygować i ustawiać, dołożyć takiego serca. No i ten Bednarek, który bardzo mocno, ambitnie chce do nich dołączyć, aczkolwiek no, z obrońcami tak jest. Ważna jest ta gra, ważna jest stabilizacja. No i dlatego tu mamy taką niepewność. Ja generalnie mam właśnie największą niepewność, jeżeli chodzi o obronę. To zerknijmy w takim razie na pomoc, bo tutaj akurat chyba najciekawiej tak naprawdę. Wprawne oko od razu zobaczy, że nie ma dwóch takich piłkarzy, którzy też w reprezentacji odznaczali się i grali dużo po prostu przez lata. Czyli nie mamy Mateusza Klicha i Karola Linettego, a jest Szymon Żurkowski. Na pewno piłkarz zdolny, ale piłkarz, który nie gra we swoim klubie. W Fiorentinie przeważnie w tym sezonie przyspawany do ławki rezerwowych. Tych minut niedużo. Oczywiście Klich też miał problemy w klubie, miał je Linetty. Ale jednak no, ten Żurkowski troszkę tutaj zaskakuje, biorąc pod uwagę to, że on właśnie w klubie nie gra. Zgadza się. Obserwując i znając trenera Michniewicza, musi mieć swoje drużynie i tak ustawiał te powołania i tak je robił, że musi mieć takie żelazne szóstki, tak zwanych defensywnych pomocników, którzy mocno walczą w odbiorze piłki i mają właśnie taką charakterystykę defensywną, czyli myślę tutaj o Krychowiaku, jest Szymański i jest Bielik. I to są piłkarze, którzy właśnie tą pozycję mają wypełniać. Generalnie środek pomocy jest ustawiony tak, widzę to również po powołaniach, że Linetty, Klich to są takie ósemki, znowu po piłkarsku mówiąc, które Czyli ci nieco wyżej lubią grający. grać kombinacyjnie. Dokładnie, ale lubiący grać kombinacyjnie, utrzymywać się przy piłce, wymieniać często dużą liczbę podań. Myślę, że reprezentacja i Czesław Michniewicz tak nie gra i nie chce tak grać. Bardziej jest to dostarczenie piłki do ataku, bardziej bezpośrednie. I tu myślę, że Żurkowski to jest taki żołnierz, wybiegany żołnierz, który no potrafi też wprowadzeniem piłki bardzo takim dynamicznym podłączyć się do akcji ofensywnych, grać, tak jak mówię, bezpośrednio i też bardzo dużo biegać w tej środkowej strefie, a to jest u trenera Michniewicza bardzo ważne. Ale można powiedzieć, że akurat Klicha tak trochę szkoda, bo to piłkarz, który przecież w kadrze też ponad 40 meczów już zagrał, grał właściwie w eliminacjach dużo, a te wielkie turnieje najczęściej go omijają tak naprawdę. No jakoś tam mu się nie do końca to układa, przecież no i teraz klub w Premier League, no pewnie mógł oczekiwać trochę więcej. No, stracił to zaufanie u trenera Michniewicza, stracił jakby swoją pozycję w tej reprezentacji, ale to jest tak, jak powiedziałem, to jest bardziej sposobem i pomysłem na grę trenera i ustawieniem, bo sam zawodnik oczywiście ma ogromne umiejętności,
Ja też jestem z tych ludzi, którzy lubi piłkarzy od DNA właśnie trochę takiej tiki-taki, w cudzysłowie oczywiście, ale grających ładnie w piłkę i próbujących. No, jak widać w tej układance, w tym systemie, który będziemy oglądać, bo mi się wydaje, że będziemy grać takim 5-3-2 nawet, to niestety dla Klicha zabrakło miejsca. No i też myślę takie dwa nazwiska, które kibice, którzy czekają na mundial, ale może nie śledzą ekstraklasy, nie śledzą piłki na co dzień, to takie dwa nazwiska w naszej kadrze, które warto zapamiętać. Piłkarze, którzy grają na skrzydłach, dynamiczni, młodzi, czyli Jakub Kamiński, który gra już w Niemczech, i Michał Skóraś, piłkarz Lecha Poznań, który tak no przebojem wdarł się do reprezentacji jesienią, bo rozgrywa bardzo dobrą rundę w drużynie Lecha, już we wszystkich rozgrywkach 10 bramek w tym sezonie. To myślę taki największy wygrany tej jesieni w naszym futbolu, że znalazł się w tej drużynie, i taki układ na skrzydłach Kamiński, Skóraś, tych dwóch właśnie młodych piłkarzy, głodnych gry, głodnych jakiegoś sukcesu, to jest coś ciekawego, myślę. Ja myślę, że tutaj w ogóle trener ustawia się i bardzo mocno akcentuje skrzydła, i po tych powołaniach to widać, ale też taki sposób gry, myślę, że tam będzie wiele się działo i tam będziemy szukać swojej okazji do gry ofensywnej. To jest fajne, bo lubimy, przynajmniej ja też byłem ze szkoły wychowanej, gdzie ci skrzydłowi odgrywali bardzo ważną rolę w swoich zespołach. Cieszy też właśnie ta droga, i że taki młody chłopak przeszedł, sobie wywalczył, ale też pokazuje to, że drużyny ekstraklasa to jedno, ale właśnie wchodząc w europejskie puchary, tak jak Real Lech Poznań, w nich się można pokazać i zaprezentować. To fajnie wykorzystał Skóraś, chce się rozwijać i iść dalej, nie tylko nasze podwórko, ale udowodnił w europejskich pucharach, że potrafi, że da radę, że strzela gole, i to mu dało właśnie tą przepustkę, żeby się w tej reprezentacji znaleźć. Zobaczmy jeszcze napastników. Tutaj właściwie też bez historii, bo był powołany Adam Buksa, no ale on wiemy właściwie od czerwca, kiedy było to poprzednie takie jeszcze długie zgrupowanie reprezentacji, tam doznał poważnej kontuzji, długo dochodził do siebie, zaczął troszeczkę grać we Francji, ale no do takiej formy nie doszedł i właściwie tutaj nie zagroził tej takiej czwórce, której myślę się wszyscy spodziewaliśmy, biorąc pod uwagę kłopoty Buksy. Jeszcze wśród napastników był Dawid Kownacki, ale no tutaj trener postawił po prostu na taką swoją sprawdzoną czwórkę i widzimy też po klubach, po ligach, w których grają, że to są wybory ciekawe. No każdy z nich potrafi bramki w reprezentacji strzelać. No w ostatnim czasie może Milik najsłabiej z tą skutecznością. Ale myślę, że tutaj o napastnikach no nie ma tutaj jakiegoś takiego pola do dyskusji, ale jest jeszcze jedno pytanie, które chciałem zadać na koniec, bo jeszcze przed nami ten mecz z Chile. Mamy te 26 nazwisk. Ktoś może wypaść przez kontuzję. Ja się zastanawiam, jak pan to wspomina jako piłkarz. Czy to jest taki trochę okres, gdzie już trochę się człowiek boi przed takim meczem ostatnim, przed wyjazdem, żeby czegoś sobie nie zrobić? Czy jednak to jest trochę taka sprawa, że walczymy o podstawowy skład. Jak to tutaj wyważyć? Bo no jeden mecz, króciutkie zgrupowanie i wyjazd zaraz do Kataru. Także jak podejść do takiego meczu z Chile, będąc zawodowym piłkarzem? Ja myślę, że tu już później kalkulacji nie ma, i każdy z tych piłkarzy, którzy znalazł się w tej grupie 26-osobowej, przynajmniej z mojego doświadczenia i z tego, co pamiętam, to każdy od pierwszego treningu zaczął się walką o pierwszą jedenastkę, i nie było kalkulacji, tak jak powiedziałem, nie było oszczędzania. Były spięcia, nawet takie pozytywne oczywiście, między sobą na tych treningach, bo każdy chciał tą jedenastkę wywalczyć. Także mecz Chile, jestem ciekawy, czy też tam nie będzie jakiejś pułapki dla przeciwników, czy trener zdecyduje się na taką podstawową jednostkę, bo też pewnie naszykuje coś taktycznego, żeby zaskoczyć później Meksyk i tak łatwo się nie odkryć. Nie ma kalkulacji, wracam do tego, od pierwszego treningu będzie jazda na całego. Po piłkarsku każdy będzie chciał wywalczyć ten mecz, i w meczu z Chile, jak zagra, chyba że będzie miał jakieś indywidualne, na przykład założenia w przypadku Roberta Lewandowskiego, żeby trener mu powie: trochę odpocznij, trochę oszczędzi, nie iść tu, nie pakuj się w jakieś kłopoty. Ale tak jak mówię, wychodząc na boisko, no to wiemy już, że ta grupa ludzi zrobi wszystko, żeby wypaść jak najlepiej.
no taka grupa, można powiedzieć, te 26 nazwisk, taka żelazna grupa Michniewicza, bo oni wszyscy byli na jakichś zgrupowaniach wcześniejszych, nie ma nikogo takiego, kto by nie był wcześniej i teraz Czesław Michniewicz, no nie ma też czasu, żeby poznawać tych piłkarzy, to nie jest takie długie zgrupowanie jak przed letnim mundialem. Mecz z Chile w przyszłym tygodniu, no i po tym meczu, 16 mecz z Chile, 17 kadra wylatuje do Kataru, no i czekamy na pierwszy mecz 22 listopada. Marcin Baszczyński, bardzo dziękuję za to krótkie podsumowanie dość spokojnych tak naprawdę tych powołań. No nie było takich emocji jak w 2006 roku, kiedy pana nazwisko na liście się znalazło, ale kilku dużych nazwisk wtedy nie było. No też niesamowite, że tyle lat już minęło od tego mundialu. 35-krotny reprezentant Polski Marcin Baszczyński, ekspert Kanal Plus, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.